Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 3 kwietnia, już w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Za chwilę usłyszymy kolejny fragment z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to ósmy rozdział, a wersety od pierwszego do 11. Myślę, że jest Wam dobrze znana też ta Ewangelia o po prostu miłosierdziu i przebaczeniu Bożym. Jeszua udał się na górę oliwną. Obżasku znów zjawił się na dziedzińcu świątyni, gdzie wszyscy zgromadzili się wokół niego i usiadł, żeby ich nauczać. Nauczyciele Tory i Prusim przywiedli kobietę, która została przyłapana w trakcie cudzołóstwa, i zmusili ją, żeby stanęła pośrodku zgromadzonych. I powiedzieli do niego: Rabbi, ta kobieta została przyłapana podczas samego aktu cudzołóstwa. Otóż w naszej torze Mosze nakazał, aby taką kobietę ukamienować. Co ty na to powiesz? Powiedzieli to, aby go usidlić, żeby mieć podstawy do postawienia mu zarzutów. Ale Jeszua pochylił się i zaczął palcem pisać po ziemi kiedy nie przestawali zadawać mu pytań wyprostował się i rzekł im ten z was który jest bez grzechu niech jako pierwszy rzuci w nią kamieniem i pochylił się i znów pisał po ziemi słysząc to zaczęli odchodzić jeden po drugim poczynając od starszych aż został sam z tą kobietą wciąż tam stojącą Wstając, Jeszua powiedział do niej, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił, powiedziała, nikt, Panie. Jeszua odrzekł, a ja, ja ani ja cię nie potępiam. Idź już i więcej nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, pełen dramaturgii jest ten fragment. Możemy to sobie wyobrazić. Chciałbym takie dwie kwestie tutaj jakby zwrócić na nie uwagę. Pierwsza to jest ta na samym początku, że Jeszuła był na Górze Oliwnej. Po co? Po to, żeby się modlić. Ale obrzasku znów zjawił się na dziedzińcu. Czyli kiedy. Zaczął nastawać dzień. On był na tej górze oliwnej nocą. Modlił się tam, modlił się do Ojca i rano zjawił się. I oto druga historia, jakby idzie tutaj paralelnie to jest historia tej kobiety tej kobiety, która nocą nie była na modlitwie, ani ona, ani ci, którzy z nią cudzołożyli czyli prostytuowali się. Ona była w grzechach i to wielkich grzechach. I no właśnie, od razu zadajmy sobie to pytanie, a nasze noce, i te dosłowne noce, i te może jakieś w przenośni noce, bo zawsze, gdy wchodzimy w jakąś pokusę, pokusa jeszcze może nie, ale kiedy wybieramy już, idziemy dalej za pokusą, za grzechem, wchodzimy wtedy w ciemność, w noc. Jak my się wtedy zachowujemy? Jezus tej nocy modlił się. Czy nasze, moce są, nasze noce są przepełnione, napełnione modlitwą? Nie chodzi tylko o to, że trzymamy w ręce różaniec i kiedy nam się oczy przymykają, my, my odmawiamy ten różaniec. Choć znam wielu ludzi, którzy śpią z różańcem w ręku, mają go pod poduszką, odmawiają, gdy się przebudzą. Zdrowaś Maryjo! To jest też piękna modlitwa takiego czuwania. I znam też takie historie, które nocami się rozgrywają, zresztą nie tylko ja, ale my wszyscy je znamy z różnych też doniesień czy opowiadań, gdzie nocami doszło do największych grzechów: grzechów gwałtu, cudzołóstwa, pijaństwa, morderstwa, kradzieży nocą. Kiedyś jeden z takich starych sołtysów który już nie pamiętam ile, ale bardzo, bardzo długo był w tej wsi, w której tam akurat nasza pielgrzymka przychodziła, i ktoś mi przedstawia tego pana, że on tutaj coś około no, kilkudziesięciu lat jest sołtysem w tej wsi, i później w takiej rozmowie siedzimy sobie przy herbacie, pytam go: Proszę pana, panie sołtyście, niech mi pan powie, pan tu tyle, dziesiąt lat jest, to się przecież zmieniło kilka pokoleń. Jacy ludzie są? Czy oni się zmieniają? Czy się zmienili wtedy, jak to były lata? Tam, nie wiem, 40., 50., kiedy Pan został tym Sołtysem, i teraz w XXI wieku, jakie są pokolenia? On mi wtedy powiedział tak prosto: mówi, proszę księdza, tak jak było, tak jest i dzisiaj. Jedni się modlą, drudzy się podlą. Jedni się modlą, drudzy się podlą. To trochę jest ten obraz dzisiaj, tego początku, tego Jezusa, który się modli, a nie podli. I ten Jezus nas nawołuje do tego, ten Jezus nas zaprasza do takiej postawy, byśmy się modlili, a nie podlili. No ale że jesteśmy ludźmi, a nie Jezusem, a nie Synem Bożym, mamy owszem pierwiastek boski w sobie, ale jeszcze mamy tą skłonność do czynienia zła. I w tych nocach często być może się modlimy, ale też są noce, w których się podlimy. Więc jakby ta druga część tej, tej historii, czyli tej kobiety i tych ludzi, to jest już historia grzeszników, grzeszników potężnych, grzeszników wielkich. Popatrzcie, ta kobieta została przyprowadzona w jednym celu po to, żeby ją zabić, dlatego że za cudzołóstwo groziło ukamienowanie. To było prawo religijne. Z księgi kapłańskiej. To była pierwsza ich, może, może druga, to była ich, ich, ich motywacja. Natomiast pierwsza to była taka, żeby zabić Jezusa, zabić Boga, czyli zabić Boga po prostu, więc musimy Go na czymś przyłapać. To było to pytanie, a co Ty na to powiesz? Bo prawo, prawo Starego Testamentu, Mojżesza, księga kapłańska mówi nam, że takie się kamienuje. A co ty na to powiesz? I tu jest ciekawy fragment. Ja, ja czytałem taki komentarz na 27 stron, w którym komentatorzy, bibliści, próbowali zrozumieć Jezusa piszącego palcem po ziemi. On dwa razy pisał w tej Ewangelii, dzisiaj to dwa razy usłyszeliśmy że Jezus, tutaj chciałbym to jeszcze tak na szybko znaleźć, ale Jeszua pochylił się i zaczął palcem pisać po ziemi. Kiedy nie przestawali zadawać mu pytań, wyprostował się i powiedział, ten z was, kto jest bez grzeku, niech pierwszy rzuci kamień. Pochylił się i znów pisał po ziemi. Dwa razy Jezus pisze po ziemi. Moi kochani, kiedy przyprowadzają Pana Jezusa, przepraszam, do Pana Jezusa, tą kobietę cudzołożną, to być może wtedy Pan Jezus napisał wtedy przykazanie miłości, przepraszam, przykazanie Boże, dykalog, dwa przykazania, dykalogu. Zapisał to przykazanie szóste, nie cudzołóż, i zapisał też być może to przykazanie nie pożądaj żony bliźniego swego. I kiedy oni dalej go atakują, on im zapisał, jakie jest prawo, ale im oczywiście na pewno spodobało się to, bo Jezus jakby potwierdził to, że, no właśnie, nie cudzołóż, mamy, mamy przykazanie, więc przyprowadzamy ci dowód cudzołóstwa. Dowód cudzołóstwa. Ale Jezus wyprostował się, i powiedział im ten z was, który jest bez grzechu: Niech pierwszy rzuci kamieniem. Niech pierwszy rzuci kamieniem w nią. I potem się pochylił i znów zaczął pisać. I kochani, po tym pisaniu zaczynają odchodzić. Słysząc to, zaczęli odchodzić jeden po drugim. Być może jeszcze spojrzeli na tę ziemię, na której Jezus po raz drugi, być może wypisał już ich imiona. Oni na pewno się, musieli odnaleźć albo w tych słowach powiedzianych przez Jezusa, czyli kto z was jest bez grzechu, proszę, rzucaj, albo w tym, co Jezus napisał już. Możliwe, że wprost, wpisując po raz drugi już imiona, ty cudzołożyłeś, ty cudzołożyłeś, ten cudzołożył, ten cudzołożył. I nagle wszyscy zrozumieli, że my wszyscy powinniśmy być ukamienowani, bo prawo Mojżesza mówiło o tym, że ma być ukamienowana kobieta cudzołożna i mężczyzna, który z nią cudzołożył. Więc nagle zrozumieli, że prędzej czy później, albo gdzieś w którymś momencie, byliśmy takimi cudzołożnikami, grzeszyliśmy takim grzechem czy innym, oczywiście, że tu nie chodzi, ale wtedy zaczęli odchodzić. Wtedy zrozumieli też to, co w innym fragmencie Pan Jezus powiedział, Widzisz belkę, w oku, widzisz drzazgę w oku brata, a belki nie widzisz w swoim własnym. Więc ukochani, dzisiaj dwie takie podsumowując, dwie takie płyną znowu do nas lekcje. Pierwsza to jest to, że Bóg nie, też nie potępia przecież on mógł, mógł ją potępić, ale on nie potępia. On jest miłosierny, mówiąc: Ja cię nie potępiam. I ja cię, nie, ja cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz. To nie jest tak, że ja Cię nie potępiam za Twoje grzechy, możesz sobie grzeszyć dalej. Idź i zbliża się kolejna noc, kolejnego cudzołóstwa, bo się tak być może przyzwyczaiłaś, bo być może jest to dla Ciebie przyjemne albo y, daje Ci to pieniądze. Nie, ja Cię nie potępiam, ale Ty idź i nie grzesz więcej. Jezus do nas też to mówi. Nie potępia nas. Kilka dni temu było to, gdy papież mówił właśnie o spowiedzi. Jak pięknym jest tym sakramentem, w, której słyszymy, w którym słyszymy, nie potępiam Cię. Ale uznaj, że to, co robisz, to, do czego się przyznajesz, jest grzechem, więc chciej z tego zrezygnować. Proś mnie, próbuj, przychodź, walcz o to, abyś po raz kolejny się nie podlił, tylko się modlił. A z modlitwy bierze się siła do tego, by się. Nie podlić. I drugie to nigdy nie, nie, nie rzucajmy kamieniami w innych, bo w nas jest wystarczająco dużo powodów, by i w nas został rzucony kamień. Więc bądźmy takimi ludźmi pełnymi miłości, prawdy, ale też i przede wszystkim sami, sami dbajmy o to, aby iść. I nie grzeszyć, iść przez życie nie grzesząc, to znaczy modląc się nocami, dniami, zawsze kiedy, kiedy przyjdzie nam natchnienie Ducha Świętego, módlmy się. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę Wam błogosławionego dnia tej piątej niedzieli. Wielkiego postu. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.